Moniko, dzisiaj świętujemy 10-lecie wyjątkowej firmy. Są to urodziny, a w jaki sposób ty lubisz celebrować swoje urodziny? Aha, urodziny? Nie, no ja już nie celebruję, już jestem taka stara, że teraz tylko imieniny. No nie, teraz nie mogę. Nie mogę, naprawdę. Niestety przeciwne ustawie o wychowaniu w trzeźwości. Ja już nie celebruję urodzin, tylko imieniny. I najdziwniejsze jest to, że dwóch moich mężów nie jest Polakami i oni w ogóle nie rozumieją, co to są imieniny. Tata moich dzieci to w ogóle nawet nie wie za bardzo, jak to po angielsku powiedzieć i nigdy nie pamięta, nigdy nie pamiętał. I tak szczerze powiem, moje dzieci też nie pamiętają, nikt już nie pamięta o imieninach. Czasem mi nawet przykro jest, 4 maja mam jakby co. To my zobowiązujemy się pamiętać, wyślemy życzenia, być może nawet jakieś kwiaty. A jakie prezenty cieszą najbardziej? No ja jestem tak, beznadziejna do dawania mi prezentów, dlatego że ja nie znoszę niespodzianek. Nigdy mi się nie podobają te prezenty, co dostaję takie, o zobacz, znalazłem coś takiego dla ciebie. I ja mam niestety wszystko wypisane na twarzy, od razu widać, że mi się nie podoba. Człowiekowi jest przykro, mnie jest przykro, że jemu jest przykro, czy jej i w ogóle wszystko źle. Ja lubię dawać prezenty, a z dostawaniem jest duży problem.